pokoje. Będę stał prosto na tej górze i żaden wiatr mnie nie powali. Myślę, że Mach dla mnie jest w jakimś wsparciem. Mnie może nie okazuje uczuć bezpośrednio, werbalnie, ale wiem, że mogę zawsze na nią liczyć. A ojciec? Ojciec też jest ważny w życiu, ale... jest na niższym poziomie intelektualnym. W tym sensie, że niestety nie mogę rozmawiać o sztuce, o muzyce, chociaż bardzo chciałbym. Będę stał i patrzył w niebo, bo tu nie tylko chodzi o moje życie. Twój pokój jest jak pustelnia, zgadzasz się z tym? Tak, ale ja lubię te pustelnie. Ten pokój daje mi spokój. Robert! No, Herbert. Jak pisałeś swój pierwszy wiersz, co wtedy czułeś? Że odkryłem jakąś perłę w swoim sercu, taką poszukiwaną na dnie ciemności i że trochę dzieło sztuki stworzę. Jaką rolę pełni muzyka w twoim życiu? Muzyka jest siostrą poezji, moim zdaniem. Właśnie poezja to jest właśnie takie przeżywanie głębiej życia i... Są poeci, których nie lubię, tylko nie rozumiem do końca. Ja patrzę na ten świat i zaczynam się bać. Nie wiem... dlaczego? Mnie fascynuje to, kiedy tłumaczę, że kiedy słowo ma znaczenie, ma kilka aspektów semantycznych, czyli znaczeniowych, czyli jeśli na słowo mam wyboru 5 słów polskich, prawda, i myślę to wybrać, otwieram słownik wielki, czytam sobie definicje, takie właśnie, to jest takie bardziej aktywne i jak znajdę to właśnie to moje wyrażenie, którego szukałem, to jest taki mały sukces. Ale właśnie powiedz jakbyś mały, czy to kim chciałeś być oprócz? Nie, bo taki mały, to chciałem być archeologiem, okej? Okay? Archeologiem chciałeś być? Tak. Kiedy byłem w trzeciej klasie podstawówki, czytałem książkę historii do liceum, o starożytnym Rzymie, starożytnym Egipcie. I właśnie tym, bo mi się wydawało się bardzo takie ekscytujące bycie archeologiem. I zacząłem się uczyć języków, to chciałem zostać dyplomatą. Czy bycie lokalnym poetą, nie ogólnopolskim, ma dla ciebie znaczenie? Ja staram się być skromny raczej, no. A ogólnopolskość... to chyba są trochę... To jest wyższa półka, ja nie wiem, czy kiedyś do niej dorosnę. Kolejny raz wyrocznia z Matrixa mówi mi, że nie jestem wybrany. A ja wiem, że muszę trwać. Kiedy pożar szaleje w krainie Boga, będę niósł pokój, będę patrzył w niebo, bo tu nie tylko chodzi o moje życie. Tutaj uczucie estetyczne, ja to inaczej się czuję. Sprzeciw mi spotkali się 7 lat pod drzwami. Młodzież taka właśnie. Czy to było miejsce dla alternatywnej, kreatywnej młodzieży? Właśnie to chciałem powiedzieć, tak. Ja się czułem taką młodzieżą w pewnym sensie też wtedy. Myślę, że to jest coś, co się ma w moim.
pewne rzeczy już opisałem w tych wierszach, ale ten temat jest następny, żeby bardzo silny odcień znaczeniowy moich przemyśleń. Czy teraz chodzisz na rzekę? Szczerze mówiąc? No. Raczej nie teraz. Bo nie mam z kim. Miałem przyjaciółkę Ani Dziobek w liceum. Myśmy i chodziliśmy na łąki. Troszkę spotkaliśmy się, chodziliśmy na łąki. Nawet próbowaliśmy krzyczeć na łąki. Były tłumy. Zawsze były tłumy. Jak były jeszcze ceny komunistyczne, były tłumy i teraz jest... To jest okej. Gdyby nie było u nas kina, to co by było? Takiego kina Merkury. Tak, no byśmy już wstawali rano, szli do pracy, wracali z pracy i szli spać. A w niedzielę do kościoła i do domu. Dyrektor Piotrki wpadł na pomysł, żebyśmy poszli na film Jego Smetana Dojony Światową. Trzy części za jednym razem. I tak, i pierwsza część śmieje się, że super w gach i była to jest mniej, a już trzecie części już każdy czeka, że będzie koniec. Są dwa, ale nie jest gorsze, że to nie jest. Dzięki temu, że miałem dobre oceny z przedmiotów, to mogłem bronić innych uczniów w różnych sytuacjach konfliktowych na przykład. A czy my się mianowaliśmy, ale mieliśmy prawo dobre. Pan za bliskiem daleko jest taki dom wielki. Ze względu na pogodę, tam ludzie chcieli, żeby bać los. Słuchałem podstawowej, to słuchałem rzeczy bardzo banalnych, z dyskotekowej, jakiś pop. A właśnie, kiedy zacząłem chodzić do liceum, poznałem kolegów, którzy byli muzykami, na przykład Adam Kowiecki. Dzięki niemu poznałem nową muzykę, Kościoła. Kiedyś kupiłem płytę w Anderach, to było wrażenie, bo rzucając na polskie ceny polskie płyty bardzo były wysokie, ale właśnie się mogłem na szereg, to kompak. Jest na rogu kafejka, pachnąca tytoniem. Jest trochę mroczna, jak aktorzy, którzy co noc odwiedzają ją. Wiesz, jest jak obraz, jest ujęciem chwili. A on dostaje na zawsze i nawet jeżeli młodzież mówi, że nie lubi poezji, wydaje się, że jest bardzo zagmatwana poezja, to jednak szukuję takiego substytutu w piosenkach hip-hopowych na przykład. I właśnie bardzo chciałbym, żeby to w pamięci pozostało. Ja jako anglista pisałem tekst, okay. A mój kolega Adam słuchał go chwytów do gitary i my dośpiewaliśmy. Ja jestem z tego dumny. Parafrazując ten film o Stowarzyszeniu Małych Poetów, dałem maksymalnie Stowarzyszeniem Żywych Poetów. I przychodzę po to, żeby zrobić wsparcie, empatię i zachętę do pisania wierszy. Myślę, że gdybym nie miał bodźców od Maksymowiczów podczas spotkania właśnie tych naszych comiesięcznych, to bym stworzył w pewnym momencie po prostu krzykłobędzia, ostatnie swoje dzieło krzykłobędzia. Nie chcę tego właśnie mu tu dojrzeć, żeby stworzyć krzykłobędzia. Do większości spotkań twoich autorskich były laureaty? Masz rację, Maciek. Prawie wszystkie moje wieczorki były laureaty, bo mam syndrom tego miejsca po prostu. Pierwszy wieczór autorski w Eurece była to poezja w czerni, tak? Tak. Jak go wspominasz? To było coś niesamowitego. Poznałem właśnie wtedy Ilka Wagnera, który miał swój performance. Ja dobywałem sobie pierwszymi wierszami. Poezja w czerni to było wrażenie artystyczne na miarę województwa, bym powiedział. Gdyż to nie było samo czytanie wierszy, to była wspaniała scenografia, wspaniała muzyka. Ludzie, którzy byli zainteresowani poezją. Na SPS Czerni był mój nauczyciel z koledżu, Cezary Michoński. I jak podszedł do mnie Wagner po wieczorze poezji, mówi: a ten łysy gość to wygląda jak prawdziwy artysta.
do Redy. Uważam, że poezja skierowana do kobiet powinna mieć w sobie bardzo dużo emocji, dużo miłości, a czasem też zaskoczenia. Umówiłem się z samotnością, że mój smutek zamienię w jasne światło. Wiem, że nie mogę zgasić płomienia nadziei, który jest w niej. Jasne światło jest jak dotyk dłoni, który sprawia, że małe dziecko zasypia. Jest jak dotyk dłoni, który leczy rany. Czasami widzę jej obraz z Bogiem w tle. Dookoła jest zima, alegoria ludzkiego losu. Idę przed siebie, ona jest delikatna i krucha, jakby nieświadoma chłodu świata. Tak bardzo chciałbym, aby pozostała biała, bym słyszał jej głos, niby dźwięk niebiańskiej harfy. Wierzę, że dobre słowo i modlitwa mogą sprawić, że biała dusza przestanie nasiąkać czernią. Jej dusza. Z Grzesiem to się pewnie poznaliśmy gdzieś na początku XXI wieku, czyli w latach pewnie 2006-2007. Ja wtedy studiowałem tutaj w Białej Podlaskiej i oprócz angielskiego. To był 93, drugi. Kolegował się z moją koleżanką. No jeszcze w czasach mojego liceum wygrałem jakiś tam konkurs literacki białski. I wtedy pamiętam, chyba Radek Plandowski mnie zaprosił do Maksymy. No i trafiłem na Maksymy i gdzieś tam był. No sporo, myślę, że jakieś może 8 czy 10 lat temu. I myślę, że przez znajomych z branży, tutaj artystyczno-popularyzatorsko-poetycko-muzycznej. Może 10-15 lat temu. Ale ci konkretnie nie powiem, bo już tak szmat czasu minęło. Dawno, dawno temu, dlatego że Grzegorza pamiętam jeszcze z osiedla. Bardzo dawno temu, ale dokładnej daty nie pamiętam, poeci lat nie liczył. Gdy przystąpiłem do klubu literackiego Maksyma w Białej Podlaskiej w 2005 roku, czyli znamy się lat 17. Grześka poznałem kilka lat temu, kiedy przyszedłem do Maksymy. O Maksymie myślałem kilka lat i wtedy po prostu, kiedy się tam pojawiłem, patrzę, jest taki poeta. Nie znałem za bardzo jego twórczości, gdzieś ona się tam przewijała, prawda, w prasie, w mediach, natomiast nie znałem go osobiście. Jakim jest według ciebie człowiek? No, na pewno go cechuje spokój i jakieś zrównoważenie, aczkolwiek mam świadomość, że też tam wewnątrz kotłuje się mu dużo rzeczy. Jest przede wszystkim człowiekiem ciepłym, takim stonowanym, spokojnym i zarazem upartym. W większości czasu jest, ma takie spojrzenie poety na świat. Chyba żyje tą swoją twórczością, to mogę powiedzieć, no nie? Tak jak się wczoraj na przykład spotkaliśmy, to faktycznie zaproponował nowe wiersze. Jest członkiem naszej wspólnoty, takiej bialskiej, takiej wspólnoty, która jest skupiona wokół spraw miasta. Ułożonym w sobie, jest człowiekiem ducha. Ja myślę, że Grześ jest takim wielkim romantykiem. Na pewno wrażliwy, na pewno inteligentny, uzdolniony. Myślę też, że cierpliwy, wytrwały, przyjacielski. Można na niego liczyć. Człowiekiem bardzo nieobliczalnym duchowo.
ale wspaniałym przyjacielem. Przede wszystkim siła spokoju, tak bym to nazwał. Mogę powiedzieć, głęboko wrażliwy i wierzący. Nie wiem, czy jest religijny, na pewno jest wierzący. Że jest idealnym odzwierciedleniem jego osobowości, jego podejścia do rzeczywistości. Jest konsekwentna, w sensie, że ma swój taki, swoją tematykę, swoją wrażliwość i trzyma się tego po prostu. Zawsze ceniłem w jego wierszach takie użycie kolorów i użycie tych właśnie takich obrazów. Gdy się myśli o tym, to dostaje tych kolorów właśnie. Podoba mi się jego twórczość, coraz lepsza, coraz ciekawsza. Grzegorz się z wierszami swoimi ostatnio jakby wypuszcza na coraz głębsze tutaj rejony ludzkiej duszy i ludzkiej egzystencji. Dla mnie w twórczości ważne jest taki ładunek elektryczny, który między twórcą a odbiorcą przeskakuje. Jak trzymam jego książkę, to gdzieś na rękach ten dreszcz czuję. To, co teraz podoba mi się bardziej niż to, co robił jeszcze ten rok, dwa, trzy lata temu, bo widzę, że Grzesiek tak ewoluował, zaczął sięgać po prostu po takie zupełnie nowe rzeczy. Zawsze nas zaskakuje czymś nowym. To jest w sumie pomieszanie takie, wiesz, rodzina, Bóg, kobieta, pragnienie miłości. Tak jakby jakieś duchowe muśnięcie motyla. Że nigdy nie opuszczała go wena, czyli nie miał problemu z pisaniem. A to się liczy, bo często jest tak, że albo człowiek się wypala, albo nie ma pomysłu, albo czasu. Grzesiek jakoś z tym sobie radził. Ja uważam, że jest na bardzo dobrym, a momentami na, powiem nawet, na wybitnym poziomie, no bo oczywiście wiersz wierszowi nierówny. Podziwiam Grzegorza za to, że stara się troszeczkę zwolnić swoim życiu. No to jest oczywiście uzależnione też od charakteru. Za spojrzenie na sprawy duchowe, na Kościół, trochę jak święty Franciszek, że mówi się, że święty Franciszek chciał zmian w Kościele, ale nie wystąpił z Kościoła, na przykład tak jak właśnie Luther. Za stoicki spokój. I za wyrozumiałość, tak mi się wydaje. Za chodzenie tą swoją ścieżką konsekwentnie. Za wytrwałość. Wytrwałość dążenia do wielkiej miłości. Za to jego opanowanie przede wszystkim. Stało się, odkąd pamiętam, nie zmienia swoich poglądów na świat. Podziwiam go za umiejętność dobrania właściwych słów do opisu otaczającej rzeczywistości. Wady? Nie przychodzi mi nic do głowy. No momentami to ciężko jakby zrozumieć to, co Grzesiek mówi. Wada to może jedno, że dzisiaj 8 rano do mnie zadzwonił, a zalety, no szereg, spektrum szerokie na pewno. Dobry człowiek, pogodny, spokojny i pozytywnie nastawiony do świata. Co do wad, nie znam, myślę, że wad Grzesia, bo Grzesia jest człowiekiem, który albo wad nie ma, albo ma ich bardzo niewiele i nie zdążyłam ich poddać. Wadą jest to, że po prostu za mało jest odważny no, do kobiet, które pragnie i które opisuje w swojej twórczości, bo jego właśnie nawet taka poezja jest. Za mało może trochę odważna. Jego twórczość powinna być też mocniej wykorzystana w Białej Podlaskiej, w jego rodzinnym mieście. Myślę, że Grzesiek mocno wpłynął na klub literacki Maksyma, że jest już taką częścią tego klubu. Zakładam, że ma duże znaczenie, ponieważ jest, jak wspomniałem, nietypową twórczością. Nie ma chyba osób, które by w ten sposób pisały wiersze. Przekazuje to, co tą społeczność tworzy. Z drugiej strony daje im możliwość poszerzenia horyzontów. Jego twórczość przecież nie ogranicza się do tego, co się tu dzieje, tylko on ściąga swoje wrażenie świata. Jeśli zapytamy się mieszkańców naszego miasta o poetę Bialskiego, myślę, że
znaczna większość wskazałaby jednak imię i nazwisko Grzegorz Szupiguk. Warszawa w sumie nie mogłaby istnieć wizualnie, prawda, bez Pałacu Kultury. Biała Podlaska bez herbu Białej Podlaskiej, bez Radziwiłła, bez Kraszewskiego. Tak samo jego poezja jest po prostu czymś takim spoiwem łączącym duchową część miasta, tą literaturę. Ponieważ jest nasz, że tak powiem, a jest płodnym poetą. Jeżeli czytam czyjś wiersz i mi się podoba, to staram się dowiedzieć, kto to napisał, skąd on jest. Grzesiek jest jedną z reklam naszego regionu. Przede wszystkim jest to poezja głęboko zakorzeniona tutaj w środowisku lokalnym. Powiem ci, że lubię jego teksty, które są komentarzem, bo on miał kilka takich mocniejszych, a na pewno jeden taki mocniejszy, które są komentarzem do naszej dzisiejszej współczesnej religijności. Mi osobiście bardzo podobał się, kiedyś spodobał się wiersz napisany po angielsku. Pearl, tak. On chyba jeden taki wiersz ma po angielsku. Tak. I spodobał mi się na tyle, że poprosiłam Marka Jędrycha, żeby namalował do niego obraz, bo chciałam zrobić prezent bliskim osobom. Tak, pokój. Ciało i dusza. Ostatni erotyk, ale dobry. Lubię wiersz Maski, na przykład. O coś takiego, co pokazuje, coś, co mówi o naturze człowieka, trochę bardziej uniwersalnie. On jeszcze jest niepublikowany i na pewno tam jest jedno z takich właśnie haseł, takich bardzo emocjonalnych, o dziewczynce. Nie wiem, czy to nie o małej Matyldzie. I on jest taki bardzo, bardzo pamiętam, że uczuciowy, daje mi jako odbiorcy dużo do myślenia, ale też można powiedzieć, że tymi emocjami tak troszeczkę rozgrywa w taki sposób, no i ten dobry, i ten niedobry, czyli taki, to jest taki wiersz do przemyśleń. Katedra. Jak spłynęła katedra Notre Dame, wiadomo, że Grzesio pała wielką miłością do Francji, do kultury francuskiej. Oczywiście też zna bardzo dobrze język francuski, bardzo się wzruszyłem tym wierszem. No i nic dziwnego, że ten wiersz zdobył ogólnopolską nagrodę, pierwszą nagrodę. Najbardziej mi się podobają wiersze o miłości. Jak gdyby utożsamiam się z nimi, żałuję czasami, że ja sam nie jestem autorem tego wiersza i czuję, jak gdyby widzę tę sytuację, po prostu jestem w stanie przenieść się w tą przeszłość, jak gdyby w odczucia autora, czuję tą wrażliwość. No można powiedzieć, że czasami też cierpię razem z nim. Druga połowa już lat 90. No i 21 wiek. To już często był naszym gościem tutaj w dziale wiedzy o regionie. Znaczy, ja jestem siostrą poety nieżyjącego już Wiesława Gromadzkiego i jak zobaczyłam jego, to tak pomyślałam sobie, że no, ten człowiek też kryje w sobie podobne, tak jakby odczuwanie świata, więc wcale się nie zdziwiłam, kiedy okazało się, że też pisze wiersze. Jeżeli będziemy patrzyli na nich jako na twórców regionalnych, przynajmniej ja zawsze będę szukała motywów literackich związanych z naszym regionem, chociażby poezja Henryka Kozaka, który zawsze odnosi się z tęsknotą do tego swojego, do tej swojej krainy dzieciństwa. Wszystkie tomiki, prawie, poza chyba najnowszymi, są zdigitalizowane, czyli można w Białskiej Bibliotece Cyfrowej dostępnej tutaj u nas na stronie biblioteki, można wejść, można sobie przeczytać online. Nie trzeba koniecznie mieć tego wersji papierowej, bo to nie jest najważniejsze. Poezję trzeba czytać na głos, no. Na głos w ogóle. Stwierdziłam, jak się czyta nawet z biblioteki cyfrowej, bardzo zupełnie jest inne odczucie. Chodzimy innymi drogami. Grzegorz chodzi zazwyczaj na piechotę gdzieś po zaułkach miasta. Po pierwsze, ja w bardzo małym stopniu wspieram. Wspieram tylko ludzi, którzy wykazują własną aktywność i coś chcą sami zrobić. I dlatego
gdy ktoś się ze mną zgłasza, do mnie zgłasza ze swoją inicjatywą, która działa na rzecz wspólnoty bialskiej, mhm. naszej bliskich tutaj okręgów właśnie wspólnotowych, to ja chętnie pomagam takim ludziom. Grzegorz jest tutaj naszym lokalnym artystą, lokalnym człowiekiem, który mówi, chciałbym wydać swój tomik wierszy, piszę. Mi się to bardzo podoba. Między świętym Franciszkiem a Jean-Paul Sartrem, między porządkiem a chaosem, niepewność jest istotą istnienia. W formacie makro to boi się wojny, żeby ona nie przyszła nawet tylko innym do nas. A w formacie mikro, w skali mikro to chciałbym kogoś poznać, mieć wsparcie drugiej osoby, ważnej osoby drugiej obok. Będę stał prosto na tej górze i żaden wiatr mnie nie powali. Będę stał i patrzył w niebo, bo tu nie tylko chodzi o moje życie. Kiedy się odwracam, widzę spaloną ziemię moich niespełnionych marzeń. Oto moja młodość. Życie tak bardzo się dłuży, kiedy samotność opada na mnie jak mgła. Wciąż przed oczami mam Holokaust, kiedy Bóg nie może pokazać swojej mocy, ale idzie z tymi najmniejszymi do komory gazowej. Kolejny raz wyrocznia z Matrixa mówi mi, że nie jestem wybrany. A ja wiem, że muszę trwać, kiedy pożar szaleje w krainie Boga. Będę niósł pokój, będę patrzył w niebo, bo tu nie tylko chodzi o moje życie.